Ten człowiek, Amit Mehta, może w ciągu najbliższych miesięcy całkowicie zmienić losy wyszukiwania w internecie. Jest on prawnikiem, a dokładniej sędzią w rozpoczętym 2 tygodnie temu procesie antymonopolowym Google'a. Owszem, postępowanie to dzieje się w Stanach, aczkolwiek w przypadku przegranej Google'a konsekwencje tego będą globalne. Z tej strony Erwin Wilczyński, witam Cię na kanale Super Efektywny Marketing w podsumowaniu miesiąca. Jeśli interesują Cię najnowsze wiadomości ze świata internetu i marketingu, a także rozmowy, zachęcam do subskrypcji. A teraz wracamy do Google'a. I od początku. Google posiada ponad 90% rynku wyszukiwania w internecie. Dużą rolę odgrywa w tym fakt, że płaci co roku dziesiątki miliardy dolarów takim podmiotom jak Apple czy Samsung, żeby być domyślną wyszukiwarką internetową na ich urządzeniach. I to ma być właśnie jedna z okoliczności wskazujących na ich monopolistyczną pozycję. Sprawa ta jest niezwykle ważna także z tego powodu, że poprzednie postępowania antymonopolowe w Stanach dotyczące gigantów zawsze przynosiły olbrzymie zmiany, a wręcz rewolucje na rynku. Na przykład postępowania przeciwko IBM-owi w latach 60. i 70. doprowadziły do tego, że IBM zaczął oddzielać hardware od software'u i traktować to jako dwie różne działalności. I właśnie ten ruch oraz osłabienie IBM-a pozwoliły wyrosnąć nowym firmom takim jak Microsoft czy Apple. W latach 80. miał miejsce proces przeciwko AT&T, czyli firmie świadczącej usługi telekomunikacyjne. I w tym przypadku skończyło się podziałem tej gigantycznej firmy na wiele mniejszych, co z kolei ułatwiło początek masowego internetu na początku lat 90. dzięki tańszym połączeniom, a na początku modemy telefoniczne były podstawową i prawdopodobnie jedyną formą połączeń dla przeciętnego użytkownika. Ostatnie duże postępowanie z branży technologicznej miało miejsce pod koniec lat 90., czyli już ćwierć wieku temu, i dotyczyło Microsoftu. Wtedy poszło o 95% udział Internet Explorera w rynku przeglądarek internetowych, a także o rynek wyszukiwania automatycznie obstawiony przez MSN Search, czyli obecnie Binga. I akurat na tym postępowaniu bezpośrednio skorzystał Google, który wtedy dopiero zaczynał i nie musiał się mierzyć z wszechpotężnym Microsoftem jeszcze sprzed kilku lat, ale z już zasłabioną firmą, której momentami groziło rozerwanie dokładnie tak jak AT&T. Co realnie może grozić Alphabetowi, czyli Google'owi? Zdecydowanie największym ciosem może być podział albo wyłączenie z firmy pewnych produktów, projektów, takich jak wyszukiwarka Chrome czy system Android. Może skończyć się także era wyłączności na wyszukiwanie w ekosystemach Apple'a czy Samsunga. I każdy z tych ciosów będzie dramatyczny, jeśli chodzi o przychody firmy. W tle może także toczyć się walka o pozycję Alphabetu na rynku ku sztucznej inteligencji, ponieważ Google może zostać tu poważnie ograniczony, co dramatycznie zmieni całą dynamikę rynku i wyścigu. Czego dowiedzieliśmy się w ciągu pierwszych 2 tygodni procesu? Przede wszystkim tego, że rynek mobilny był od początku kluczową sprawą dla Google'a, ale także, że Google dopuszczał się ręcznego manipulowania stawkami aukcyjnymi, którymi miał nie manipulować, w celu dowożenia swoich wyników kwartalnych. Podwyżki były rzędu 10%. Na początku procesu w sieci pojawiło się wiele dokumentów ujawnianych w trakcie. Niestety na wniosek prawnika Google'a zostały one zdjęte ze stron oficjalnych, jednak ich kopie cały czas krążą w internecie. Niestety obecnie zostaliśmy odcięci od dopływu nowych materiałów dowodowych. Sam proces potrwa jeszcze około 2 miesięcy, a na wyrok możemy liczyć zapewne w pierwszym kwartale 2024 roku. Reklama. Result Media to doświadczona agencja, która skutecznie wspomaga pozycjonowanie stron i sklepów internetowych. Eksperci SEO na bieżąco śledzą najnowsze trendy i dopasowują narzędzia do potrzeb i specyfiki danego biznesu. Wejdź na resultmedia.pl i sprawdź, co mogą zrobić, aby Twoja firma osiągnęła możliwie najwyższą pozycję w wynikach wyszukiwania. I po reklamie. Wrześniowy core update algorytmu Google dotyczył m.in. tematów związanych ze sztuczną inteligencją i oceną przydatności treści na stronach www. W danych zostało kilka ostrzeżeń dotyczących m.in. prób fałszowania aktualizacji stron i prób fałszowania świeżości treści na tych stronach. Ale z pozytywnych aspektów złagodzone zostały wytyczne tworzenia treści przez sztuczną inteligencję. We wrześniu Google opublikował checklistę, z którą każdy twórca treści w internecie powinien obowiązkowo się zapoznać. Pytania, które się tam pojawiają, to m.in. czy treść zawiera oryginalne informacje, czy treść zawiera istotny, pełny, wszechstronny opis danego tematu, czy treść zawiera wnikliwą analizę tego tematu, czy strona zachęca do dodania do ulubionych zakładek lub do udostępnienia jej znajomym, ale co najważniejsze, czy treść wnosi jakąś wartość dodaną dla użytkownika. To wszystko mówi nam o tym, że Google mocno stawia na jakość,
a nie na ilość tworzonych treści. Google wystartował także produkt Digital Futures, który ma zajmować się wpływem sztucznej inteligencji na społeczeństwo. W ramach projektu utworzono fundusz o wartości 20 milionów dolarów na niezależne badania sztucznej inteligencji. Inicjatywa ta ma także pokazywać, że sztuczna inteligencja jest tematem na tyle dużym, że nie może sprostać jej jedna, nawet ta gigantyczna firma i wymagana jest wspólna praca. YouTube. I tutaj twoje reklamy zacznie ulepszać już sztuczna inteligencja. Google Ads wprowadziło nową funkcję, która pomaga zoptymalizować kampanię wideo na YouTubie. Narzędzie ma automatycznie oceniać reklamy pod kątem sprawdzonych wzorców i modeli reklamowych. I według oficjalnych informacji, pierwsi użytkownicy tych kampanii zaobserwowali wzrost liczby konwersji. YouTube testuje także dłuższe, ale rzadsze reklamy w ramach Smart TV. Także czeka nas także zmiana licznika czasu trwania reklamy, która zostanie zastąpiona informacją, że emisja materiału nastąpi po reklamie. Wydłużanie czasu trwania reklam ma trochę bardziej upodobnić się do telewizji, natomiast ich mniejsza liczba ma pozytywnie wpływać na doświadczenie odbiorców. Jak to wszystko wpłynie na konwersje, zaangażowanie czy zasięgi? Nie wiemy, czas pokaże, aczkolwiek wydaje się to już nieuniknione. Zwłaszcza dlatego, że YouTube w Polsce coraz bardziej rośnie w siłę, jeśli chodzi o platformy streamingowe, jest na pierwszym miejscu, mocno odsadzając Netflixa. A z naszego podwórka informacje o Allegro. Więc najpierw zła wiadomość, Allegro Smart drożeje z 10,99 na 14,99. Dodatkowo Allegro na dzień dzisiejszy ma już 3000 automatów paczkowych OneBox. To te ładniejsze. Meta. Tutaj były newsy w trakcie miesiąca, aczkolwiek największy zostawiliśmy na koniec, czyli rebranding. Zapewne każdy z was zauważył już, że Facebook zmienił kolor tła swojego logotypu, a także pogrubił czcionkę, także literki F. Czyli nie tylko ja nie zauważyłem. Także UOKiK w tym miesiącu nie próżnuje. Wcześniej była informacja, że wziął się za platformy e-commerce'owe, a obecnie chce UOKiK rozmawiać z gigantami na temat różnych algorytmów śledzących użytkowników, co zapewne ma bezpośrednio związek z DSA. Deva Group po 8 edycjach SMKRK ma ciągle ochotę na więcej i już 17 listopada będzie miała miejsce nowa impreza SMWAW. Pierwsza edycja będzie to SMWAW Startup. W menu 5 prelekcji i dyskusja na temat startupów. Podobnie jak w przypadku SMKRK, konferencje poprzedzą 2 dni warsztatów. Tutaj nastąpią one 13 i 14 listopada. Więcej informacji znajdziecie na stronie semwaw.pl. Na zakończenie konferencji odbędziemy dyskusję, czy wychodzimy na dwór, czy na pole. Okej, to tyle na dzisiaj. Odcinek krótszy niż ostatnio, ponieważ stwierdziliśmy, że dzieje się tyle w świecie marketingu internetowego, że raz w tygodniu będziemy robili krótkie podsumowanie 3-4 największych newsów z danego tygodnia. Dlatego na przykład dzisiaj nie opowiadałem o takich rzeczach jak plany całkowicie płatnego Twittera, czy TikTok Shop wchodzący do Stanów, ponieważ były to mniejsze informacje, które powiedziałem już w trakcie miesiąca. We wrześniu nastąpiła jeszcze jedna nowość. Poza częstszymi newsami zaczęliśmy serię debat z udziałem ekspertów IAB Polska. Do końca roku, co miesiąc, będziemy brać na tapet jeden istotny temat i obserwować go z punktu widzenia agencji, wydawców, klientów czy innych uczestników rynku. Pierwsza tego typu debata o social media miała już miejsce i jest opublikowana na kanale. Kolejna będzie o e-commerce, a następne m.in. o DSA i DMA. Okej, dziękuję bardzo za twój czas i uwagę. Jeśli uważasz, że te nowe format wiadomości czy debaty są fajne, to jeszcze raz zachęcam do subskrypcji i do zobaczenia wkrótce.